never met Mr. Frankenstein, but he's living in Shanghai. I never saw his face. Witam serdecznie. To jest kolejny odcinek mojego vloga z serii Seto Story i dzisiaj chciałem coś powiedzieć na temat szkoły i na temat ogólnie mojej nauki od początku. Ponieważ to jest mój vlog, także ja będę tutaj opowiadał o sobie, a co, jestem egoistą, nie? Żeby nie przedłużać, zaczniemy od początku. Jak to było? Czy byłem dobrym uczniem, czy nie? Podstawówka. Klasy od 1 do 3. Z tego co pamiętam, nie wiem czy teraz tak jest, ale kiedyś świadectwa na zakończenie danej klasy były wystawiane w formie pisemnej, czyli opiekun, bo wtedy chyba było tak, że był jeden wychowawca i tam miało się, już nie pamiętam jak to było od 1 do 3, chyba był jeden wychowawca i tam też, i on robił po prostu ocenę taką opisową. I powiem wam tak, no nigdy nie było ze mną problemów, każdy mnie chwalił, byłem nawet w kole teatralnym, każdy mnie chwalił, nie wiem dlaczego, mnie od początku było wpajane, może i nawet od przedszkola, znaczy wpajane. Zawsze się mówiło, że trzeba się uczyć, że trzeba zrobić pracę domową, że trzeba się trochę pouczyć, bo coś tam. No i co taki dzieciak w przedszkolu, czy troszeczkę się do was podsunę, co taki dzieciak w przedszkolu mógł robić? No, mógł wyjść na dwór, oczywiście, ale tej nauki ile wtedy było? Kurde, szlaczki narysować? Czy literkę napisać? No wtedy dla takiego dziecka to było coś. No ale robiłem wszystko, co trzeba było i nie miałem jakichś większych problemów z tym, żeby tą wiedzę przyswajać. Także klasy 1 do 3 przebrnąłem z dobrymi wynikami. Wtedy nie było oczywiście świadectw jeszcze tych z paskiem i odpowiednich ocen z tyłu. Dlatego były oceny opisowe. Nie wiem, gdzie te świadectwa mam. Ja tutaj w ogóle mam przygotowane świadectwa, tak wam mignę, żeby nie było. Później były klasy 4, 5, 6 i Kamil znowu nie miał jakichś większych problemów i znowu był chwalony, także to było przyjemne, oczywiście, tylko ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego wszyscy mnie chwalą, przecież ja robię to co muszę, znaczy to co należy robić, czyli się uczę, nie uczyłem się za dużo, uczyłem się tyle ile było potrzeba. Także klasy 4, 5, 6. I wam może pokażę. Znaczy to tak, nie wiem czy to chcę wam tak pokazywać, ale tak wam mignę. To jest, gdzieś mi się zagubiło świadectwo z klasy 4 podstawówki. Także to jest świadectwo z klasy 5. To jest świadectwo z klasy 6. Także tutaj są oceny same bardzo dobre, celujące z techniki, tam jakieś informatyka, wzorowe zachowanie. Religia celujący, ble, ble, ble. Także świadectwa z paskiem, oceny same piątki i szóstki. Także nie miałem tych większych problemów, tak? Później przyszło gimnazjum. Do gimnazjum poszedłem tutaj nie do najbliższego gimnazjum, które miałem w zasięgu, że tak powiem, w swoim rejonie, tylko poszedłem troszeczkę dalej. Tam swojego czasu moja siostra była w tym momencie w liceum. To było gimnazjum razem z liceum. Jeden budynek. Zespół szkół to się nazywało, tak? I były trzy klasy gimnazjum. I co? No i Kamil znowu się uczył tyle, ile trzeba. Uczył się na sprawdziany. Za dużo się nie uczył. Chociaż oczywiście inni koledzy twierdzili, że co? Że jestem kujonem, tak? No bo mam dobre oceny, to jestem kujonem. Otóż nie, bo ja robiłem dużo rzeczy, które chciałem, które mogłem. Wychodziłem na dwór, grałem na komputerze i wszystko było ok. Nie miałem jakichś większych problemów z tym. Także znowu klasy od 1 do 3 gimnazjum przeszły z zachowaniem wzorowym, ze świadectwem z paskiem i z ocenami piątkami i szóstkami na końcowym, na w ogóle na końcowym świadectwie.
Aha, no i od razu chcę, miałem to powiedzieć na początku, nie chcę się tutaj chwalić. Chcę coś powiedzieć. Może teraz w tym momencie, tak po środku to powiem. Jeszcze tego wam pokażę, te świadectwa miałem wam pokazywać, także z klasy pierwszej gimnazjum, z klasy drugiej gimnazjum i z klasy trzeciej gimnazjum. I tutaj też są oceny bardzo dobre. O Jezu, ile w trzeciej klasie miałem celujących. Fucking shit. Dobra. Albo nie, to może przejdę do liceum i w liceum coś powiem. I przyszło do liceum. Ktoś się mnie pytał, gdzie ja chodziłem do liceum. Do Katowic. Poszedłem do liceum do Katowic, do szkoły. To było ósme liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Dawny, ta szkoła też jest znana pod nazwą PIK, bo kiedyś to było imię Wilhelma Pika, chyba z tego co pamiętam. I znowu trzy klasy liceum, trzy. I znowu nie było większych problemów. Znowu było zachowanie wzorowe, znowu były piątki i szóstki i świadectwa z paskiem. I teraz tak. Ktoś, kto się uczy, jest nazywany kujonem, jeżeli ma dobre oceny. Bo jeżeli się uczy i na przykład nie idzie mu i na przykład koledzy widzą, że uczy się, no dobra, ale nie ma tych dobrych ocen, no to nie nazywają go kujonem. No ale jak ktoś się uczy i ma dobre oceny, to jest kujonem. I teraz tak. Od razu, jeżeli ktoś jest kujon, nie? To jest jakoś tak troszeczkę alienowany. Alienowany do tej grupy, która się uczy i która jest uważana za kujonów. W moim przypadku tak nie było, szczerze mówiąc. Wszyscy się tam naśmiewali, że jestem kujonem i tak dalej, ale można powiedzieć, że ja byłem troszeczkę wyluzowany i miałem dystans do siebie. Dobra, gadajcie sobie swoje, ja się nauczę, zdam i co mi z tego? No będę miał piątkę i spoko, jest okej. A tak to idziemy sobie gdzieś tutaj do na jakiegoś kebabcza czy coś tego. Jakoś nigdy nie byłem jakoś tak zamknięty w sobie, jak to zazwyczaj stereotyp kujona wygląda. I takie dwie sytuacje. Jeżeli ktoś usłyszał, że Kamil ma same piątki i szóstki, miał świadectwa z paskiem, średnie ponad 5.0, wcześniej, jeżeli mnie jeszcze nie znał, to wyrabiał sobie o mnie pewną opinię, prawda? Opinię i obraz kujona. Czyli od razu szufladkował, że to jest gościu, który no jest kujonem. Czy on może być fajny? Nie. Ale później. Przyszła jakaś impreza, przyszła osiemnastka, był jakiś obóz, jakiś wyjazd na wycieczkę i ci ludzie, którzy mnie jeszcze nie znali, a słyszeli o mnie, dowiadywali się, że jednak ze mnie jest ktoś spoko, jest spoko osoba, z którą można się pośmiać, pobawić, pogadać na wszystkie tematy praktycznie. I nie dało się odczuć tego, że no jestem tym kujonem zaszufladkowanym i stereotypowym, prawda? I z kolei odwrotna sytuacja. Jeżeli ktoś mnie znał wcześniej niż doszła do niego jakby wyrobiona opinia na mój temat, na przykład na jakimś obozie, poznałem osoby, no i oczywiście tutaj imprezka, tutaj jakieś żartowanie, jeżdżenie na stoku, na snowboardzie, jakiś tam obóz zimowy był. I później dopiero, tak jakoś w swobodnej gadce, no tamten, jak ci idzie, no tam, ja się nigdy nie chwaliłem, o może tak powiem, ja się nigdy nie chwaliłem, ale jak już ktoś mnie zapytał, no to powiedziałem, nie? No tak, no świadectwa tam z paskiem powyżej 5.0 i wtedy wszyscy, jak to? No to ty masz takie dobre oceny, a jesteś taki spoko? I taki na luzie, wyluzowany? Masz taki dystans do siebie? I tutaj, no denerwuje mnie ten stereotyp kujona. Czy ktoś może się, nie może się uczyć i być spoko? Znam parę osób takich ode mnie z klasy, z którymi chodziłem do liceum. Albo na przykład ludzie, którzy się nie uczą, a mają dobre oceny i spokojnie sobie radzą, żeby też mieć jakieś tam świadectwa z paskiem. Także na przyszłość mówię tutaj do was, nie wyrabiajcie sobie opinii na temat danej osoby, patrząc na jego oceny.
bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba poznać osobę i rozgraniczyć naukę, a rozgraniczyć charakter danej osoby. I żeby zamknąć, no żeby pokazać wam jeszcze, że nie kłamie, no to macie świadectwo ze szkoły średniej pierwszej klasy. Tutaj mam dwie szóstki, zachowanie wzorowe. Świadectwo z drugiej klasy liceum i świadectwo z trzeciej klasy liceum ze zdjęciem, ponieważ już to jest świadectwo maturalne tak zwane. I aha, no mówiłem, że miałem same piątki i szóstki i zachowania wzorowe. Zachowania wzorowe zawsze miałem. A jeżeli chodzi o piątki i szóstki, to powiem, przyznam wam się, że w drugiej... Zaraz sprawdzę jeszcze, żeby was nie skłamać. Tylko i wyłącznie w drugiej klasie liceum miałem czwórkę na świadectwie końcowo-rocznym z technologii informacyjnej. No niestety, miałem czwórkę. No ale tak. I teraz patrząc na to wszystko tak z góry, można powiedzieć, na tą naukę w szkole, czy to było warte? Nie wiem, ponieważ... No dobra, parę rzeczy wyniosłem, informacji z tego, znaczy tej wiedzy, którą nabyłem podczas uczenia się do danych przedmiotów, ale wiele przedmiotów mi nie było potrzebnych. Ja nie chcę nikomu mówić, że to jest niepotrzebne, bo nauka jest potrzebna. Chociażby do tego, żeby jakoś rozwijać swój umysł, prawda? Przystosowywać go do nauki. Pójdziecie na studia, ja teraz jestem na studiach i uwierzcie mi, że... Umiejętność uczenia się, a zwłaszcza szybkiego uczenia się, będzie wam cholernie potrzebna. Także, no jest to coś fajnego. Jeszcze, jak nauczyciele cię doceniają, za to, że się uczysz, jesteś osobą... Bo są tak, jeszcze są osoby takie, które się uczą, mają piątki, ale nie wchodzą, jakby to powiedzieć, w interakcję po gamingowemu. Nie wchodząc w interakcje z nauczycielami, czyli nie rozmawiając z nimi na żadne tematy i tak dalej, i tak dalej. No ja byłem powszechnie lubiany i tyle. Dlatego, że rozmawiałem z każdym o wszystkim i nigdy się nie chwaliłem i tak dalej. Może jeszcze pokażę bardzo fajna rzecz właśnie w tej szkole liceum ogólnokształcącym imieniu Marii Skłodowskiej-Curie. Osoby, które miały powyżej chyba, nie pamiętam dokładnie, powyżej 5.0 albo powyżej jakieś tam jeszcze troszeczkę 5.2, jakoś nie pamiętam, dostawały takie oto, jakby to powiedzieć, odznaczenie, no taką nagrodę właśnie od dyrektora. Bardzo ładna rzecz, stoi sobie tutaj, także no, zawsze się dostawało w tym szkole podstawowej jakieś tam książki historyczne, przyrodnicze, techniczne, a tutaj dostaliśmy takie fajne coś do postawienia, także no fajnie, no patrząc na to przypominają się czasy liceum, no nie były niedawno, no ale jednak się przypominają i zawsze się uczyłem, zawsze byłem systematycznym, właśnie to co wam chcę powiedzieć, bądźcie systematyczni, jeżeli macie coś do odrobienia, to zróbcie to teraz, nie później, bo wiem jak to jest, jak później, na później się odkłada. Kiedyś nie odkładałem czegoś na później i robiłem to zaraz, dlatego mówię wam, systematyczność popłaca, bo można wiele odciążyć się przy nauce później wszystkiego naraz, a tak to można sobie podzielić wszystko na części i na przykład ja czytałem lektury i miałem 2 tygodnie na przeczytanie lektury. Patrzyłem, ile książka ma stron i dzieliłem sobie, ile codziennie mam przeczytać. I czytałem. I nie było to żadnym problemem, żeby przeczytać Potop, przeczytać... co tam jeszcze było z dużego kalibru? Lalka. Także wszystkie te książki czytałem. Później już nie czytałem, na przykład w trzeciej liceum. Ale no... Wcześniej było tak, że czytałem i sobie właśnie tak dzieliłem, czyli systematyczność. Teraz na studiach, no jest to dosyć... Pierwszy rok przeszedłem tak, że byłem systematyczny, czyli wszystko robiłem co trzeba i... bo nie sprawiało mi to problemów. Teraz jest troszeczkę trudniej, ponieważ tych rzeczy, do których trzeba się uczyć na bieżąco, czyli co tydzień są kolokwia z jakiegoś tam materiału na danych zajęciach z danego przedmiotu, także
ale to w sumie siłą rzeczy, prawda? Uczysz się do kolokwium z tego materiału, no to już zapamiętujesz sobie coś na egzamin, prawda? Czyli tak naprawdę prowadzący, robiąc te ćwiczenia, oni zmuszają nas do tej systematyczności, bo trzeba zaliczyć takie kolokwium, prawda? I to by było chyba na tyle, co chciałem wam przekazać, czyli może tak w skrócie, dwie najważniejsze rzeczy. Jeżeli jesteście w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum, nie wyrabiajcie sobie opinii na temat osoby, słysząc i widząc, jakie ma oceny, tylko poznajcie tą osobę. Być może, że okaże się naprawdę spoko. A nauka to jest w ogóle osobna rzecz, którą nie powinny się interesować osoby trzecie. Jest to nasza wyłącznie sprawa. I druga sprawa, bądźcie systematyczni. Naprawdę to popłaca, zwłaszcza właśnie w tych pierwszych trzech szkołach, czyli podstawówka, gimnazjum, liceum. Na studiach już odpowiadacie za siebie i tam na pewno nauczycie się, już się nauczycie systematyczności, ale jeżeli jej się nauczycie wcześniej, będzie wam o wiele łatwiej. I to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wytrwaliście, mam nadzieję, że nie nudziłem, także łapka w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia następnym razem. Cześć!